Cześć, to Mateusz Słupal na was w kolejnym filmie, a dziś taki, myślę, że krótki film, w którym wam trochę opowiem o tym, co mam, co się u mnie sprawdza, znaczy, czy sprawdziło. Z Niteotools. Film nie jest przez nikogo sponsorowany, ja to wszystko kupowałem sam po Biedronkach, bo oczywiście Niteotools to jest marka Biedronki. I właśnie dzisiaj wam chwilę opowiem o młodowiertarce, o dwóch wkrętarkach, o bieżynarce akumulatorowej. Świerce akumulatorowej i tam pierdołach, czyli takich narzędziach ręcznych, które mam. Dobra, przestawię kamerę bliżej, żeby wam to zaprezentować. No i co? Lecimy z filmem! A więc tak, może będę mówił po kolei, będę zabierał. Tu mam co? Uniwersalne obcęgi, tak zwaną żabę. Czy nie obcęgi, tylko właśnie żabę, klucz. Dobra, to zabieramy na bok, żeby nam to nie przeszkadzało. Tu kupiłem, nie pamiętam po ile, bo tamto kosztowało chyba 18 zł. Te kupiłem na jakiejś wyprzedaży, one normalnie chyba są po 12 zł, te 3 sztuki. Ale kupiłem je po 5 zł i to są wkrętaki, no. Dwa płaskie, jeden plusik, tu mam też plusik płaski i torca. One są, powiem wam, nawet dosyć wytrzymałe, tam parę rzeczy nimi już odkręcałem. Tu taki zestawik za 12 zł był. Magnetyzer, bardzo fajna sprawa, jak za te pieniądze i się sprawdza. Oraz opaska magnetyczna, żeby tutaj mieć jakieś wkręty i tak dalej na ręce. Ja też często je używam, jak palety rozbijam, żeby pozbierać po prostu gwoździe na ten magnes z podłogi czy tam z ziemi. Dobra, z narzędzi ręcznych, które posiadam, to tyle. Wezmę sobie walizkę z dołu. Przejdziemy do kolejnego zestawu, od którego w sumie zaczęła się moja przygoda z Niteotools. Opinia na jego temat jest na kanale Maria Budowlańca, więc ja stwierdziłem, że nie będę ponownie tego nagrywał. Dobra, wyżynareczka akumulatorowa, ja ją schowam, bo ona i tak, powiem wam, w tym taka historia tego zestawu jest u mnie taka. No owszem, miałem ten zestaw, ale w jakimś pewnym momencie padła mi ta wyżynarka. Kupiłem od kogoś tam, już nie pamiętam, za 55 zł taką samą body. Teraz ona działa. Tu jest akumulatorek 1300 mAh, czyli 1,3 A. Ona to jest wyżynarka z funkcją piły szablastej. Ona mi działa tylko na drugim, trzecim i czwartym i piątym, że tak powiem, biegu. Taka zabaweczka na 10,8 V bodajże. Tak, zgadza się, bo na jedynce mi nie działa, coś nie łączy. Na dwójce śmiga, tak? No ja już jej nie używam od dawna. Leży do zmiana. Jedynie co do wkrętarki. Fajna mała wkrętareczka poręczna. Do skrętania, do wiercenia. Ten zestawik kosztował 3 lata temu 220, czy nie, 229 zł. O. No to wiadomo, jakieś tam komplety bitów i tak dalej. No to było fajne, ale żeby to dłużej pożyło. No tak, tak to tylko została mi wkrętarka, to się, szczerze mówiąc, do niczego nie nadaje, jako że jestem trochę z innego sprzętu, który się u mnie sprawdza. No dobra, myślę, że tu już więcej na ten temat się nie będę rozwodził. Teraz zabieramy sobie na bok. Szlifiereczka też idzie jeszcze na bok. Teraz bierzemy młotowiertarkę sobie na oko. Ona ma też 2 lata, nie, 3 lata też już ma. Wkrętarka ma 3,5. To ma 3 lata. Kupione było za 190 zł. I co to jest? Młotowiertareczka. Ja, jej recenzja, testy były i są u Przemka Pragmatycznego na kanale. Tak, 900 W. SDS Plus, to ma chyba 3 joule. No, rok produkcji 2015, ma 2019. Ona, powiem wam, działa. No, kuła, wierciła. Dopóki tam nie miałem jakiejś młotowiertarki. No i powiem wam, sprzęt godny polecenia za te pieniądze. Teraz widziałem nawet dzisiaj w Biedronce za 200 zł jest identyczna, tylko że no już model starsza, tak? To tylko jedynie miałem dokupione, bo tego nie było w zestawie, przejścióweczka. Ale ona u mnie mieszała i tam wierciła. Także to jest sprzęt dla majsterkowicza godny polecenia, akurat ta motowiertarka. To z czystym sumieniem mogę wam polecić, to wam się sprawdzi. No u mnie dalej działa, tak? W sumie nie mam nawet większej motowiertarki, ona tam jest używana parę razy w roku i spełnia swoje zadanie, tak? Dobra, to mam za sobą. Stała mi szlifiereczka kontrolowa,
którą mam od roku. Bateria 20V, 2 Ah. O niej był już film, no i tam ten film tak trochę średnio wyszedł. Dzisiaj czy jutro będę właśnie o niej kolejny film nagrywał, który niedługo będzie na kanale, pewnie po tym filmie albo przed tym filmem, zobaczymy. Po roku jak ona się u mnie sprawuje, no powiem wam, no fajna szlifiereczka, tak, tylko że ona ma 8,5 tysiąca obrotów na minutę, 8 tysięcy. Więc ona nie nadaje się do cięcia jakichś twardych materiałów, tylko generalnie do szlifowania i tam do jakichś innych takich drobnych prac, czyli przycinanie gwoździ, jakichś tam listewek metalowych, znaczy metalowych, plastikowych peszli, korytek i tak dalej, no. Tak, znaczy no, w sumie od tej szlifierki zaczęła się moja cała przygoda z narzędziami, jaką to robimy. No fajnie, teraz mam Ryobi, ale i to, no fajna jest, no. Dobra, bo ona się tak cała nie schowa. I też rozkręcę, a po co ma być na dworzu? Wkrótce pewnie i tak będzie sprzedaż. Będzie niepotrzebna. I tu została mi wkrętareczka, która jest właśnie, której właścicielem jest w sumie mój Wicjusz. Teraz będę ją wysyłał. To jest taka dosyć nowa wkrętarka, od razu mówię, ta bateria nie jest kompatybilna z tą szlifierką. Co ja chciałem? No fajna wkrętareczka do wiercenia, do wkręcania, 28 Nm. Także no co, fajny zestawik jest tych bitów, akcesoriów. Także no to jest to w sumie wszystko, tak, bo więcej o tej wkrętarce jest w testo recenzji, no. Zresztą na paru filmikach widzieliście tą wkrętarkę i no jak na początek to jest ona godna polecenia, tak? Jak nie na użytek codzienny, tak? Bo wiadomo, że jeśli byśmy używali te wszystkie narzędzia Niteo dzień w dzień, to one u nas nie pochodzą długo. To nie ma się nad tym zastanawiać, tak? Bo to nie są narzędzia do właśnie pracy dzień w dzień na budowie. Tylko to są typowo do użytku domowego, raz na rok tam jakąś dziurkę wywiercić i tak dalej. Dobra, przestawię kamerę i się z wami pożegnam. Już teraz zobaczyłem właśnie, że się trochę rozgadałem, teraz już prawie zaraz 8 minuta filmu dobiję. No ale myślę, że tak pokrótce opowiedziałem o tych produktach. A, nie powiedziałem wam, ta wkrętarka kosztowała 150 zł, a to 200 zł bez złotówki chyba. No. Także wiecie, jak do domu potrzebujecie, to te akurat co ja mam się sprawdzą, tak? Tam nie wszystkie mają dobre opinie, narzędzia, bo tam sporo ich jest, no ale ja nie mam potrzeby ich kupowania i testowania, znaczy nie mam na to funduszy, tak? I nikt mnie nie sponsoruje. Dobra, dość tego gadania. Myślę, że... Znaczy dobra, jak macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, odpowiem wam po prostu w komentarzach, albo jak będzie jakieś bardzo, nie wiem, frustrujące pytanie, którego tutaj nie ująłem, nagram po prostu osobny film. Dobra, już bez przedłużenia. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!